Sponsorem głównym kanału Zero jest Just Join IT, największy portal pracy dla branży IT. Dzień dobry. Wcale nie jest dobry. Ten program się chyba nie odbędzie. Dzień dobry. Przychodzisz ubrany na czarno, zachowujesz się, jakby cię rozjechała ciężarówka. Nie dasz nic powiedzieć, co się dzieje. Bo ja czytam wszędzie, że jestem zmiażdżony. Wchodzę na portale i... Ale co ci się stało? Wszędzie jest, że Kinga Rusin mnie miażdży, że mnie zmiażdżyła, że jestem zmiażdżony, że miazga w ogóle i... No wyglądasz na czarną miazgę. Ubrałem się jak na własny pogrzeb, tak się czuję po prostu. Ale to nie wiem, jak ci pomóc, no. Kinga, ty świnio, przyjaciela mnie zniszczyłaś. Wyłącz kamerę. No dobra, coś ty z nią zmajstrował. Pozbierałem się, dobra. Ty z nią zmajstrował, mów. Dzięki za przytulenie, pozbierałem się jakoś. Cześć, a teraz tak mniej więcej serio wyjaśnij naszym widzom i mnie przy okazji, coś ty znowu z nią nawywijał, z Kingą Rusin. Z tą trucicielką klimatyczną? Co się przyznała, że... Bo my chcieliśmy dla niej dobrze tydzień temu. Tak. Powiedzieliśmy, że ona nie lata między tymi wisłami, tylko pływa. Tak. Nawet zasugerowali, że ma błonę pławną. Jeszcze, że nie ma, że będzie miała. Że będzie miała. Tak, jak albo przyszłe pokolenia będą miały. No bo to tak, no tak chyba to działa, nie? Że nie ona, tylko tam na przykład... Rusini będą już mieli błony. Ale wiesz, co ona zrobiła? No i co zrobiła właśnie? No powiedziała, że ona lata samolotami. To niedobrze chyba. No też mi się wydaje, że niedobrze. Więc pani Kingo, proszę nie latać. Teraz rozumiem, dlaczego... Ale psychodrama była o to, że ona lata? Czekaj, bo... Nie, o to, że porozmawiałem z Samuelem Preyrą, a nie mogę. No i odpowiedziałem zaraz. No można rozmawiać z Jaruzelskim, Kiszczakiem, Urbanem, a z Preyrą akurat nie można... No i się okazało, że właśnie tak jest. Że z tamtymi można, a z nim nie. I w związku z tym klientela tych pudelków... I mnie miarzy. Napisała, że jesteś zmierzony. Jesteś nikim. Tak. Czyli właściwie piszą to samo, co ja mówię od początku. Dokładnie tak, ale dopiero jej słowa do mnie dotarły tak w pełni, no tak, bo mnie twoje nie lekceważyłem do tej pory. No tak właśnie. No to tak właśnie widzisz. Zawsze jak... Grubo jedziemy, kolego. Znowu będzie... Przepraszam, nie powinien... Jak Szymon, nasz montażysta, okaże się człowiekiem moralnie prawym, to wykasuje ten fragment. Mówisz o tym kolesiu w czapce? Błagam cię. To jest test. O nim wiem niewiele, poza jedną rzeczą. Jest całkowicie pozbawiony zasad. Czyli się ukaże. Do it. No to tak właśnie widzisz. Zawsze jak starsza kobieta zwróci ci uwagę, no to trzeba... Twoje uwagi na mnie nie działają, bo jesteś młodszy od niej. To prawda, o pół roku. To co teraz o kobietach, które walczą... Starszych czy młodszych? Nie, pytam cię serio teraz. No ja serio odpowiedziałem w programie już. Dzisiaj będzie bardzo dużo o kobietach. Być może to aura walentynek tak na nas zadziałała. Na ciebie. 14 lutego jeszcze wokół nas krąży. Czy ty obchodziłeś święto 14 lutego? Oczywiście, że tak. A masz żonę czy dziewczynę? Mam żonę. Czyli środę popielcową. Oczywiście, ty też masz żonę. Dlatego obchodziłem środę popielcową. I dlatego niektórzy z was na pewno obchodzili walentynki i się bardzo z tego cieszą. Maria Tun na przykład ma męża. Czyli środę popielcową obchodzili. Ale zdaje się, że ma też od miesiąca jedne wielkie walentynki. Kim jest Maria Tun? Maria Tun jest córką europosłanki Róży Tun. Róży Tun, która weszła do Europarlamentu, to ważne, z list Platformy Obywatelskiej, a teraz jest partii Szymona Hołowni. Maria Tun, jej córka,
została wicedyrektorką Centralnego Ośrodka Informatyki. Czy to nepotyzm? No właśnie, tu jest zagwozdka. Otóż okazuje się, że ona się naprawdę zna na rzeczy. Czyli nie nepotyzm. No chyba nie nepotyzm. Znaczy tam jest sprawa bardziej skomplikowana, bo ona się naprawdę zna na rzeczy. Pracowała w międzynarodowych korporacjach. Mało tego, były minister cyfryzacji z PiS-u pisze, że jest świetną kandydatką. To gorszego prezentu nie mógł jej zrobić. No nie mógł, ale zrobił jej tak. W każdym razie... Pani Maria Tun zadzwoniła do kolegi partyjnego. Mamy wiceministra gramatyki. No i znalazła sobie robotę. Została wicedyrektorem Centralnego Ośrodka Informatyki. Tak jak mówiłem, Donald Tusk był na nartach. Ale mu ludzie donieśli. I co zrobił Donald Tusk? Zdenerwował się. I teraz są dwie wersje. Wersja oficjalna, którą przeczytasz w Onecie i we wszystkich tych mediach, które wspierają pana premiera. On się zdenerwował, bo uznał, że to okropny nepotyzm. Oraz wersja ludzi wrednych, podłych i złośliwych. Ale także nie tylko nas, ale również polityków koalicji rządzącej, którzy mówią, że to jest po prostu zemsta. Zemsta Donalda Tuska na Róży Tun za to, że zdradziła. I jak tak, to my cię dojedziemy. Nawet twoje dzieci stracą robotę. Takie buty. No dobrze, ale w każdym wariancie ona traci pracę, tylko chodzi o to dlaczego, tak? I teraz pytanie, czy ona traci pracę. Otóż, mój drogi... Ale że się zaśmiał. Będą memy. Harry Potter is dead! Ustalono, że ona pracowała jeden dzień i należy jej się 6-miesięczna odprawa. 252 tysiące brutto. To jest dużo kasy. Za jeden dzień to się można naprawdę poświęcić, pójść do roboty i pobrać komputer. To naprawdę dobra odprawa. Widziałem na Twitterze, żeby nie było, że nie słyszałem w ogóle nic o tej historii, tak udawałem, tylko widziałem na Twitterze... Aleś, czy aktorzył naprawdę rola życia. Aż Jarosław Olechowski z TVP zabrał głos w tej sprawie, bo nawet on nie miał takiej dniówki, jak sam sobie ją wyznaczał. To frajer. To pokazuje skalę zarobków. No i co, dostanie za jeden dzień pracy 252 tysiące złotych brutto? Dostanie, ale właśnie nie wiadomo, czy za jeden dzień. Otóż uważaj, bo wcale nie... Pisze Onet, a Onet, jak wiadomo, po linii na bazie teraz rządowe medium, to ja ci przeczytam. Ustaliliśmy, że do dziś nie została ona zwolniona z Centralnego Ośrodka Informatyki. Podległa ministerstwu jednostka cały czas nie dopuszcza jej jednak do pracy. Ta niekonsekwencja bierze się stąd, że resort cyfryzacji nie wie bowiem, jak tu zwolnić. Bo to jest cały problem. Jak ją teraz zwolnisz... To za co? No właśnie. Musisz podać, bo jest... Ale przecież nie takie, że Donald Tusk zadzwonił. Nie. Tego nie możesz napisać w uzasadnieniu, bo się premier zdenerwował. Bo wtedy ci sąd pracy powie... poza tym zgaduję, że ta odprawa też nie będzie dobrze wyglądać. Nie będzie. Za jeden dzień pracy wypłacamy babce 250 000, a premierowi sąd pracy przysyła krople w walerianę, tak? Żeby się nie denerwował, bo ją przywraca do pracy. Tak. Czyli teraz płacimy jej, ale zakazujemy przychodzić do pracy. Tak, i to jest genialny ruch. To jest jakieś wyjście. Ja bym chciał. Myślę, że wszyscy są szczęśliwi. Ona jest szczęśliwa. Tak. Premier umiarkowanie, ale powiedzmy, że trochę też. Tak. No, nie wszyscy są szczęśliwi. Pytanie, czy podatnicy? A dajże spokój podatnikom. Dobrze, no to daję spokój. No to dajmy spokój. Daj mi spokój! Ja mam pewne rozwiązanie dla pani Tun i dla pana premiera Tuska. Mianowicie. Taniec. Taniec jest rozwiązaniem na wszystko. Jak w dobrym filmie Bollywood. Ekspert naprawdę się znalazł. Oczywiście. Pojawia się problem, pojawia się też rozwiązanie. Taniec w deszczu. Wychodzi Róża Tun. Nie Róża. Róża też. A. Całe rodziny tam wychodzą wtedy. Maria Tun, Donald Tusk. Z dziećmi. Z dziećmi i wszyscy na deszczu tańczą. I to jest... I Krzysztof Stanowski razem z nimi w tym swoim złotym stroju. Mogę wyjść. Tak. Mogę wyjść. Bo jednasz rodziny. Widzimy też, że w Sejmie taniec także zaczął być rozwiązaniem na wszystko. Tak, właśnie. Ja cię chciałem o to spytać, ale widzę, że już doszedłeś do tańca. Ja cię chciałem spytać, jak ty zwalczasz przemoc? Powstrzymuję się. A to nie wystarczy. Ilekroć chciałbym cię uderzyć z nerwów albo kogoś innego, bo nie zawsze ciebie, czasami kogoś innego, to myślę sobie, nie rób tego. Jesteś młodym, inteligentnym, rozsądnym, przystojnym mężczyzną, który nie powinien uciekać się do przemocy. Zgadza się, jesteś mężczyzną. To sobie powtarzam i wówczas robię tak. Po prostu. Słuchaj, to nie wystarczy. Teraz zupełnie poważnie. Wiadomo bowiem od dawna, że nie wystarcza, że
nie jesteś rasistą, musisz być aktywnym antyrasistą. Czyli mówiąc krótko, trzeba zatańczyć. No właśnie, i do tego samego doszły panie posłanki, pani minister, zwana ministrą, i zatańczyły w Sejmie. Patrzcie. Erotyczne piwa, ona ma rajstopy, przy rozporku z puchłami, to znaczy kłopoty. Czyli, za krótko było, jeszcze raz bym chciał. Rado miasta! Krzysztofie, czy w takim razie nie uważasz, że to pora, żebyśmy my zatańczyli przeciwko przemocy? Nie, uważam, że nie jest to pora na to. Dlaczego? Bo doszłoby do scen przemocy, jakby ludzie zobaczyli, jak my tańczymy? Uważam, że w zupełności... Czego ty się śmiejesz? Ty nie powinieneś być tutaj słyszalny w ogóle. Uważam, że w zupełności tańce w Sejmie wyczerpują temat na pewien okres. Nie? Tak? Ale nie rób tego. No nie, to nie. Czy to był pomysł pani Klaudii Jachiry? Nie wiem, choć się domyślam. Dobra, a teraz poważnie. Po jakiego grzyba one się tak wydurniały? Otóż od 2011 roku trwa akcja i tańczy się, i to jest okazanie solidarności i wsparcia dla wszystkich kobiet, które doświadczyły i doświadczają na co dzień przemocy. Przepraszam, chcesz mi powiedzieć, że zdaniem tych pań, jak one zatańczą, to tym, które są bite, jest lżej? Podobno kolejki na SOR-ze zmniejszyły się dwukrotnie. Przestań. Nie można kpić z przemocy. Moim zdaniem, co prawda... Kpię z tańców. Ty i one kpicie z przemocy. To jest tak samo sensowne jak to, że jak walniesz zupą w Monalizę, to się klimat poprawi. No ale zupę trzeba zmywać, a te panie same sobie poszły, więc to jest pewna przewaga tańców nad wylewaniem zupy. Ale rzeczywiście można się zastanawiać, czy aby na pewno o to nam w Sejmie chodzi, żeby one tam... robiły takie nie, rzeczy. Wiesz co, to akurat jest zły argument, bo o to nam chodzi, wiesz? Chodzi o to, żeby one nie głosowały, tylko jak najwięcej tańczyły. To jest seksistowskie z swojej strony. Nie chodzi tylko o nie. W ogóle o większość tych posłów. Żeby wszyscy... Ogromna większość tych ludzi... Ale tam panów nie było. To trzeba to teraz naprawić, będą teraz tańce męskie przeciwko... Poloneza będą tam tańczyć. Wyobraź sobie, jakie obrady Sejmu. Marszałek Hołownia w pierwszej parze z posłanką Jekilą. I tak cały dzień. I mogliby się poubierać jak na tych charytatywnych galach u Omeny i pana Rafała Brzuski. Więc niech się ubierają, niech sobie robią, byle nie głosowali. To jest moja koncepcja. Słuchaj, media to już teraz tak kochają nową władzę, bo trzeba przyznać, że jest za co. Jest zajebista. Że aż naprawdę kochają. Gazeta.pl pisze, serio tak piszą, żeby nie było, że się, że zmyślam. 12-letni chłopiec napisał list do Donalda Tuska. Czy mógłby pan przyjechać i temu zaradzić? Pyta dramatycznie. A czemu zaradzić? Otóż ten chłopiec mieszka pod Dąbrową Górniczą. I temu ma premier zaradzić? Temu nie. Tam jest dramatyczna historia. Nie śmiej się tylko, bo znowu wyjdziesz na jakiegoś wieśniaka. Mianowicie w Tucznawie, koło tej Dąbrowy, miał powstać magazyn, ale zamiast tego Tucznawa została oszukana, pisze ten chłopiec, bo zamiast magazynu powstanie odlewnia żeliwa szkodząca mieszkańcom. I chłopiec pisze tak. Będzie ona 200 metrów od szkoły i kilkaset od mojego domu. Czekam na szybką odpowiedź. Czy mógłby pan przyjechać i temu zaradzić? I przyjechał? Nie. Taka historia bez happy endu. Oj, Krzysztofie, ty sobie nagrabisz. Co może mnie gorszego spotkać niż bycie zmiażdżonym przez Kinga? Dostaniesz tytuł na przykład autora biologicznej bzdury roku. Nie, autora to nie. Ja natomiast powinien być w jury. Uważam, że moi wychowankowie zajęli całe podium. Otóż uważaj, wyniki biologicznej bzdury roku to... Uwaga, proszę Państwa, trzy. Zacznij od miejsca trzeciego. Miejsce trzecie. Maja Staśko. Dzięki swojemu twierdzeniu, że prawem biologii jest, iż mężczyźni mogą zachodzić w ciąży. Czuję się osobą ważną w życiu Maji Staśko, więc poniekąd ale nawet jestem nie rozmawiałeś z tego osiągnięcia. Nie wprost, ale komunikowaliśmy się poprzez media społecznościowe. Musimy mieć dramę w internecie, tak? Tak można powiedzieć. Miejsce drugie. Magdalena Środa, która uważa, że nie ma ani jednej cechy określającej płeć. To już jest z mojego programu z panią Magdaleną Środą. Ani jednej. Tymczasem nie mamy ani jednej cechy, ani jednej, ani genetycznej, ani fizjologicznej, ani medycznej, która by jednoznacznie decydowała, kto jest kobietą, a kto jest mężczyzną. Nie ma ani jednej cechy określającej płeć. Ludzie, nie no, kurka wodę, to jak się ludzie rozpoznają? Po imionach. Po zaimkach, ty bałwanie. Słuchaj. Przepraszam bardzo za bałwana. I uwaga, proszę Państwa, teraz wielkie fanfary.
Całą orkiestrę reprezentacyjną prosimy. Uwaga, Jaś Kapela. Zwycięzca biologicznej bzdury roku 2023 za stwierdzenie, że koty to zwierzęta wegańskie. Czyli mogło mnie spotkać coś lepszego niż troje wychowanków na podium takiego konkursu? Moje gratulacje. Dziękuję bardzo. Naprawdę. Będę cały czas dążył do tego, żeby odkrywać nowe postaci w internecie, które będą sięgać po kolejne nagrody. Ten proces nie został zakończony. Ja jestem skautem. Czuję się jak skaut, który wychwytuje młode talenty. Młode talenty i prawdziwych... Ale mój drogi, jednego talentu nie wychwyciłeś. Naukowców. Jest bowiem laureatka klimatycznej bzdury roku. Nie jest z twojej stajni. Oczywiście, nie mam z nią nic wspólnego, nie jest moją wychowanką. Maria Kurowska jest z PiS. PiS i z suwerennej Polski. Tak jest, zarazem. Pani poseł magister... Maria Kurowska rzeczywiście zasłynęła. Opowiedz nam. Uwaga, to będzie cytat. Uwaga. Pani Maria Kurowska, magister, mówi tak. Jeżeli będzie zeroemisyjność, nie będzie dwutlenku węgla, nie będzie tego dwutlenku węgla w powietrzu, to nie tylko my po prostu zagłodzimy przyrodę, bo z czego będzie się rozwijać, jeżeli to jest właśnie podstawowy składnik jej budulca? No to jest logiczne. Jak nie będzie dwutlenku węgla, to te biedne rośliny... Rośliny stekną. Powstały dopiero w momencie, gdy człowiek zaczął kopcić. To jest oczywiste chyba. I tu jest pewna zagwozdka. Kiedyś się zastanawialiśmy, co było pierwsze, jajko czy kura. Ja bym to rozwinął. Co było pierwsze, ognisko czy drewno na opał? Skłopotliwe, bo ja tutaj... Ja bym troszeczkę się cofnął. Maria Kurowska jest autorką również tezy, że religia jest lepsza niż inne przedmioty. Nie chodzi o takie przedmioty jak ołówek czy coś, tylko inne przedmioty w szkole. Jeżeli ewidentnie pani Maria chodziła tylko na religię. I tutaj moim zdaniem raczej nie uważała. Bo ponieważ początek Biblii, gdzie czytamy o tym, jak powstał świat, Maria Kurowska też mogłaby to przeczytać, bo jak chodziła do szkoły, to już Biblia była napisana, mówi nam jednakowoż, że najpierw była przyroda, a człowiek na końcu. No to, a poza tym stało zatrute drzewo. No, ale ono nie było zatrute, zakopcone, tylko, tylko że szatan jest zatruł. No tak, ale było drzewo po prostu. Ty już teraz... nie, w teologii to ty się poczekaj, nie zagłębiaj. Ale jest pytanie, czy Adam i Ewa zatruwali na tyle środowisko, że to drzewo mogło urosnąć? Czy urosło, mimo że oni nie zatruwali? Czy byli zeroemisyjni, Adam i Ewa? Czy Adam i Ewa byli zeroemisyjni? Tym dylematem rozstrzygnie. Ten dylemat rozstrzygniemy Maria w następnym Kurowska odcinku. Maria Kurowska twierdzi, że gdyby na świecie nie było kopcącego człowieka, to roślina by umarła. Tak. Każda. Tak. Bo jej kiedyś umarł na przykład fikus, a ona nie kopciła w domu. Chciałbym rozstrzygnąć jedno. Czy my płacimy jej? Tak. Tej pani? Tak. Z naszych pieniędzy? Tak. Ja myślę, że to jest pora, żeby zatańczyć w deszczu. Taniec jest dobry na wszystko. Skoro jesteśmy przy religii przy prawie i sprawiedliwości, to musimy porozmawiać o CPK. Zresztą się wszystko łączy. Tylko w twojej głowie, co prawda, ale dawaj. To jednak projekt, który nas łączy z niebem w pewien sposób. No tak. No. Otóż wypłynęła lista wydatków na promocję CPK. Okazało się... Że wziąłeś wszystko. Właśnie, kurwa, nie. Jak to nie? Wydano 27 milionów złotych, tak? Z czego do mnie trafiło 26 milionów... 950 tysięcy? 945 tysięcy. O! I się zastanawiałem kto wziął od tygodnia, 55 kto brakujące. Wziął brakujące 55 tysięcy. Gdzie jest, kurwa, moje 300 baniek, słyszysz? Gdzie jest, kur... I teraz nie uwierzysz. Za 55 tysięcy... Wykupiono reklamę w kwartalniku Apostoł. Dobre stawki mają. W czym? W kwartalniku Apostoł Miłosierdzia Bożego. O Jezu. Że nie, to wiesz co, poczekaj, bo ty zaraz zaczniesz kpić, tak? A ja mówię, nie kpię, po prostu ja nie wiedziałem, że takie drogie są, takie współprace są drogie z tym kwartalnikiem. A ja ci łatwo to wytłumaczę, słuchaj, mój drogi. Oni doskonale wiedzą, że bez interwencji boskiej żaden taki CPK w Polsce nie powstanie. Kropka. Ja chciałem tylko powiedzieć zwolennikom CPK, żeby prenumerowali kwartalnik Apostoł, bo jak nie będą tego robić, to się okaże, że ta reklama była bez sensu i będzie o to wielka inba. Tak jest. Prenumerujcie kwartalnik. A kwartalnik można wziąć za tyle, co łaska. To znaczy wysyłasz cokolwiek, nieważne czy 55 tysięcy, czy złotówka, oni ci przysyłają kwartalnik.
Krzysztof wykupił cały nakład. Do widzenia. Nie, już jeszcze nie do widzenia. No nie. Dobra, już. Są w życiu ważniejsze rzeczy niż twoje 300 baniek. Na przykład 600 baniek. Robercie, chciałem ci jeszcze pokazać jeden artykuł, który wprost udowadnia, że CPK nie jest niezbędne. Można poruszać się z wielkimi prędkościami, niekoniecznie za pomocą samolotów czy tudzież kolei. Kolei wielkich prędkości. Tak, bo wielkie prędkości można rozwijać też w inny sposób. Na proszę czym? Bardzo. To rodzinne kombi pojechało ponad 320 km na godzinę. W nim dzieci nie spóźnią się do szkoły. Nie no, nie wierzę. Nie wierzę. Jeśli macie dzieci i spóźniacie się często do szkoły, kupcie BMW, który jeździ 320 na godzinę. Więcej się nie spóźnicie. Ale zapierdalasz. Krzysztofie. Krzysztofie drogi zawsze mówisz. Właśnie. I ich chrząknięcie jest jeszcze. To jeszcze raz. W takim razie, proszę państwa, teraz będzie oficjalna wersja. Krzysztofie drogi. Było tak? Tak miało być? Tak. W Warszawie postawiono. Postawiono i stoi. Co? Płot. 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 O kurwa. Ale ten na Pradze. Tak. Płot na Pradze jest zjawiskowy. Musicie to państwo zobaczyć. Tak się to robi w Warszawie. No i teraz tak, pomyślcie sobie, że głupio, nie? Aha, wy naprawdę zazdrościcie. Zazdrościcie. Bo wy nawet płotu nie macie pewnie u siebie. Co masz to w Polsce, masz to w Polsce. U was na tej prowincji to co ten, se dom postawi, nie? Kwiatków dookoła nasadzi, tam nie wiem, jakąś tam zjeżdżalnię dla dzieci. My sobie stawiamy płoty przy ścianie, po prostu wszędzie stawiamy płoty jak trzeba. Oczywiście, pewna kulturka. Taki płot przynajmniej nikomu nie przeszkadza. Nikomu. Nikt się nie będzie kłócił o ten płot, bo nie podejdziesz z drugiej strony. Natomiast... Kto za to zapłacił, przepraszam? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Bardzo interesujące są tutaj tłumaczenia. O. Na przykład wiceburmistrz Pragi Północ, tak mówi o tym płocie, pan Dariusz Kacprzak, tu cytuję... Że to jest płot na miarę naszych możliwości. I my tym płotem... Takie rozwiązania narzucał plan zagospodarowania. Tak było wpisane. Miał być płot, jest płot. Przepraszam, to ja spytam, czy my na tego melepetę płacimy z naszych podatków? Tak. A, to wiele wiesz. Mówiłem, że pora zatańczyć. Nie. No tak, no kiedyś tu był płot w ogóle, zanim zaczęli budować halę i postawili halę, a płot dalej był w planie i ma być płot, po prostu. No, ale nie wszyscy się z tym zgadzają. O, są takie głupki jak ten pan my. W ogóle mówi jeszcze tak, poczekaj. Pan burmistrz? Jakbyśmy odsunęli budynek w tym miejscu, to z drugiej strony byłby kłopot, żeby zachować przejazd między budynkiem technicznym a szkołą. Czyli on nie widzi problemu w tym, że tam jest płot, tylko nie. W tym, że jest tak blisko ogrodzenia i dla niego rozwiązaniem nie jest rezygnacja z płotu, nie. Tylko przesunięcie całej hali sportowej, żeby był odstęp między płotem a halą. I czy wy u siebie na wsi macie takich magików? I ktoś powiedział, ej, ale tam się będą zbierać śmieci, to tam będzie to jeden wielki śmietnik, liście będą tam spadać. No raczej. No i powiedział, obawy, że w ogrodzeniu będą się zbierać śmieci są nietrafione. Specjalnie zrezygnowaliśmy z podmurówki, żeby śmieci nie miały się gdzie zatrzymać. Z podmurówki. Zaraz cała hala się zawali i cały problem również runie. Poproszono o komentarz pana Pawła Majkusiaka, wiceprezesa warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Powiedział, tego się nie da skomentować. Taki jest mój komentarz. Jedźmy na koniec. Naprawdę szanujmy idiotów, ale niekoniecznie zatrudniajmy ich na stanowiskach w samorządzie. Skoro pośmialiśmy się z Warszawy, to trzeba przypomnieć starą zasadę. Wrocław od zawsze poddaje się ostatni. Teraz czas na to, na co wszyscy czekacie. Cud Wygaria. Mój drogi, uhonorowano nam pana prezydenta. Wreszcie. Zasłużył. Nareszcie, tak. Znaczy to, że zasłużył, to my udowadniamy od początku tego programu. Ale wreszcie mieszkańcy to zrozumieli. Nareszcie wrocławianie pojęli, jakie mają cudo, jaką mają perłę. Otóż we Wrocławiu powstało jezioro imienia Jacka Sutryka. Ło, no to brawo wrocławianie, brawo. Brawo, to mi się podoba. Ciężka praca nie pozostaje bez konsekwencji. Tak. I to gdzie? Na ulicy Tęczowej. O. Na ulicy Tęczowej. Na ulicy jezioro? To jest nowatorski sposób stawiania jezior. Ono jest na ulicy. I teraz tak. Powiesz mi, że co? W myśl starej zasady jezioro przesuniemy tu. Tak jest. Przesunięto na ulicę Tęczową. Pan prezydent Sutryk przesunął to jezioro. To jezioro damy tutaj.
a ten niech sobie stoi w zieleni. No i teraz zobacz. W Warszawie są dziury w drodze? Jakieś tam są. Są. W Krakowie są? Jakieś tam są. No, nawet w Poznaniu są. I w Gdańsku. I co? I wszędzie. No i co? I nie będziemy czekać. A tu jest jezioro, kaczka pływa. Na mapie Google jest, stoi jak byk, jezioro imienia prezydenta Jacka Sutryka. Wspaniałe. Tu jeszcze powinno się... Plaża też w zasadzie jest. No, chciałem powiedzieć wysypać plażę, ale jest i plaża. To jest fantastyczna, fantastyczna nagroda za lata ciężkiej pracy. Panie prezydencie, panie Jacku, jesteśmy z panem. Wrocławianie, możecie być dumni ze swojej perły. I pamiętajcie, parasole, leżaczki i zamiast nad morze, zamiast, nie wiem, Chorwacja, na ulicę Tęczową, nad jezioro. Dziękujemy bardzo, to jest koniec tego żenującego programu. Tak jest. Do widzenia. Z przybitym, rozjechanym, zmiażdżonym Stanowskim oraz moją skromną osobą. Do zobaczenia. Sponsorem głównym kanału Zero jest Just Join IT, największy portal pracy dla branży IT. And the Oscar goes to... Po prostu czytam. Czytam wszędzie, że jestem zmiażdżony przez Kingerusi i... Przemyśleć, że ja przed programem ci mówiłem, żebyś nie mówił, że ona jest stara.